Dzień dobry, panie Jacku. Przede wszystkim gratulacje. Mateusz nie był faworytem, ale wygrał. Pan się na pewno tego spodziewał. Oczywiście, że się spodziewałem, ale jest tym fajnie, że zwycięstwo na wyjeździe smakuje podwójnie. My wiedzieliśmy. Trochę nas wybiły z pantałyku, brak tych łokci, ale no, w ciągu 24 godzin Robert Maruszak i Michał Wlazło przekonwertowali ten plan, który był ustawiany misternie pod właśnie używanie łokci, w parterze szczególnie. Mateusz wykonał plan taktyczny, zrobił swoją robotę. No i cóż, przypomnę, a przy okazji dziękuję bardzo krakowskiej widowni. Naprawdę, nie zdajecie sobie sprawy, jak wasz hejt niósł Mateusza, dlatego was podkręcałem. Czyli ja grałem, a wy tańczyliście tak, jak ja chciałem. No. Czyli panowałem nad całym tłumem. Fajnie, bo ja wiedziałem, jaką siłę to daje Mateuszowi te wasze wypier. Oczywiście uzasadnione, bo ja rozumiem, że jest Alan jest z Krakowa, kibice byli po jego stronie, tylko że kompletnie nam to nie przeszkadza. Nie wzięliście jednego pod uwagę. My jesteśmy rodziną, a góralską rodziną. Rodzina to siła, tak jak wam odpowiedziałem, Bóg, honor, ojczyzna, rodzina. A góralska rodzina to jest siła razy 10. No i tego nie wzięliście pod uwagę. Także dziękuję Kraków, pozdrawiam. I poważnie mówię, bez sarkazmu, dziękuję za ten antydoping, który Mateusza niósł. Właśnie rodzina, to chyba pokazała się po raz kolejny legendarna siła wujka Władka, gdyż Mateusz w pewnym momencie podpiął Alana i Alan upadł na deski. Mogło się to skończyć nokautem. Tak, my polowaliśmy na ten nokaut. No nie trafił idealnie, tak, ale faktycznie był knockdown, który mógł przeważyć. No ale może dobrze, że ja nie kierowałem narożnikiem, bo ja bym wydał dyspozycję, żeby ruszał. Robert go wystudził, Maruszak, i dobrze się stało, tak? Bo ja to jestem taki prosty cham, idę do przodu, w ogóle nie dbam o defensywę. Zawsze tak miałem, zawsze polegałem na swojej odporności, nigdy mnie ona nie zawiodła. Także jakby ja bym zrobił inaczej, ale dzięki Bogu nie ja kierowałem dzisiaj dyspozycjami z narożnika. Właśnie, jakby mógł pan w trzech słowach przybliżyć, jaka była taktyka, bo spodziewaliśmy się, że będzie parter, a jednak Mateusz znakomicie sobie radził w stójce. No właśnie, taktyka była na parter z użyciem łokci. Wczoraj została przekonwertowana i właśnie chcieliśmy go ograć na jego polu. Czyli chcieliśmy go ograć mistrza kickboxingu, to jest, przypomnę Państwu, to jest mistrz kickboxingu, mistrz polski kickboxingu, uczestnik mistrzostw świata w kickboxingu. Facet, który Alan Kwieciński rzucił nie dalej niż chyba 3 miesiące temu wyzwanie do walki. I nie w szachy, nie w karty, tylko do walki. Takiej legendzie jak Marcin Różal-Różalski, chciał się bić z Marcinem Różalem-Różalskim, rzucił wyzwanie, i to też nie na żarty, tylko całkiem serio robili face to face u Tomka Majewskiego. Chłopakowi, który w mojej ocenie, teraz kiedy trafił do Andrzeja Kościelskiego, do Ankosu, pod skrzydełko Andrzeja, trafił, to będzie przyszły mistrz UFC, czyli młody Oleksiejczuk, więc chciał konfrontować się z absolutnym Olimpem, nawet nie polskiego, ale światowego MMA, a został zlany przez aktora. No więc i to jeszcze na swoim polu, bo właśnie Robert ułożył plan, że w takim razie nie pchamy się w parter, skoro nie możemy używać łokci, ogramy go w stójce, ogramy go na jego polu. No i tak się stało. Wczoraj Alan chciał sprowokować Mateusza, pokazując zdjęcie pana żony. Jak pan to skomentuje? Ale to powiem, skomentuję to tak, że nikt więcej nie zrobił dla promocji Instagrama mojej żony. Bo od razu przypomnę, to zdjęcie pochodziło z oficjalnego Instagrama mojej żony. Jest to zdjęcie z solarium. Pokażę Państwu. Otóż żona od razu zareagowała: podziękuj Kwiecińskiemu. Nikt nigdy nie zrobił tyle dla promocji Instagrama mojej żony i dla podniesienia jej wartości rynkowej jak Alan Kwieciński. Użyteczny idioto. Zrób jeszcze 2-3 takie akcje, a będziemy negocjować debiut mojej żony na jeszcze wyższych warunkach finansowych. Także Alanie, użyteczny idioto, dziękujemy Ci bardzo. A kto jeszcze nie widział, czym się Alan wczoraj chciał wykazać, próbując wyprowadzić z równowagi, Mateusza. Otóż pokazał, mówię, powiedziałem, oficjalny profil mojej żony. To jest możemy do kamery? Możemy do kamery. Joanna Podkreśnik Murańska. Tak, no, babeczki plus 40 rządzą, no więc... Ja się cieszę, że mam taką piękną żonę, a Mateusz się cieszy, że ma taką piękną mamę, więc nie wiem, naprawdę, nie chcę mi się tłumaczyć, przepraszam, za tego idiotę, co on chciał. Okazał się użytecznym idiotą i tyle, Kwieciński, dziękujemy Ci bardzo. Mateusz pokazał się dzisiaj ze znakomitej strony, a może 3 słowa o Pana przyszłości, czy trenuje Pan do jakiejś walki, jest coś, co się szykuje?
No tak, jesteśmy podpisani, tak, z federacją, tak. Ale chodzi mi o oponenta, czy już zna pan może i pytanie też, czy to będzie walka jeden na jeden, czy możemy liczyć na walkę może 2 na 2, rodzina Murańskich kontra? Jeden na jeden, teraz jeden będzie na jeden, tak, na pewno. Będzie jeden na jeden. Tak. Rewanż z Tańculą? Powiem, że moim priorytetem jest rewanż z Tańculą, a co zdecyduje federacja, no to już ogłosi federacja. Mhm. Ile mniej więcej, plus minus walk jeszcze pan planuje stoczyć? Z racji wieku oczywiście pewnie to jest ograniczona liczba, ale no... Jestem podpisany na 3, na najbliższy rok. Czyli jeszcze 3. A co po MMA? Czy podtrzymuje pan drogę do polityki? Chce tak, 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 tak. No to jest... Czyli to było na poważnie? Całkiem na poważnie. Wybory 2030. Murański na prezydenta? Tak, dokładnie, dokładnie. Prezydenta kraju? Prezydenta kraju, tak. Czy w jakąś... Ale może nie wszyscy, bo to nie jest, ani to nie ciągnie wilka do lasu. Może nie wszyscy państwo wiedzą, no bo skąd. Ja jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych i Filozofii. Jestem magistrem nauk politycznych, a dyplom swój obroniłem z wyróżnieniem i za całokształt mojej pracy naukowej na studiach otrzymałem również wyróżnienie rektorskie za wybitne osiągnięcia. Cytuję tutaj rektora. Za wybitne osiągnięcia podczas w mojej pracy naukowej podczas studiów. Więc ciągnie wilka do lasu i oczywiście no, pojawił się tutaj, najpierw to było takie żartobliwe, w takim gronie przyjacielsko-koleżeńskim, między innymi też moich dawnych jeszcze z okresu aktywności w Solidarności Walczącej czy w Niezależnym Związku Studentów, kolegów z lat 80., którzy każdy z nich jest teraz tam, czy w biznesie, czy w mediach, czy też w polityce. Na kanwie tej popularności, która się pojawiła w internecie dosyć nieoczekiwanie, padł taki pomysł. Ale rzucone to było luźno gdzieś tam w formie żartu, ale to zaczęło się materializować, także ja całkiem mówię poważnie, że jest wąskie grono, które pracuje nad tym, aby taka kandydatura w wyborach 2030 się pojawiła.